Joanna Chrzanowska, witam Państwa w studiu samorządowym Telewizji Kutno. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Justyna Jasińska, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, zakończyła się pierwsza edycja konkursu Lew Kutnowski. Jest Pani jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego konkursu w powiecie kutnowskim? Powiat kutnowski posiada niezwykłe bogactwo tradycji związane z rozwojem rolnictwa w tym regionie. Można powiedzieć, że bogactwo mieszkańców ziemi kutnowskiej nierozerwalnie związane jest z produkcją rolnictwa, z produkcją rolną, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu tego regionu. Na ten fakt składa się kilka elementów. Położenie naszego powiatu w centrum kraju na styku szlaków komunikacyjnych. Równinne ukształtowanie terenu, bardzo dobrej klasy ziemi. Można nawet powiedzieć, że najlepsze w województwie łódzkim, co sprzyja oczywiście rozwojowi gospodarczemu tego regionu. A jeżeli ten dar natury poparty jest ciężką pracą, kreatywnym, mądrym zarządzaniem, z odrobiną pasji i szacunku do ziemi, to efekty widzimy sami. Prężne i dobrze rozwijające się gospodarstwa rolne, a wokół nich firmy, które również wspierają tą dziedzinę gospodarki. Dlatego od początku objęcia przeze mnie stanowiska dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kutnie postawiłam sobie za zadanie docenić pracę rolników, właścicieli firm w obszarze rolnictwa i w ten sposób również promować powiat, akcentując jego mocne strony. Konkurs został już w 2015 roku wpisany do strategii rozwoju powiatu kutnowskiego na lata 2015-20. Jak również w tym samym czasie zarząd powiatu zapoznał się z projektem i regulaminem, który ocenił pozytywnie. Ponieważ założeniem konkursu była współpraca wielu instytucji i samorządów, co wymaga oczywiście rzetelnego przygotowania i organizacji pracy, jak również czasu, regulamin został przyjęty uchwałą zarządu dopiero w marcu bieżącego roku. Później to już była praca wielu osób, a efekty możemy oceniać teraz sami. Już troszkę Pani wspomniała o tym, że promocja rolnictwa w powiecie kutnowskim była jednym z głównych założeń tego przedsięwzięcia, ale jakie jeszcze były cele tego konkursu? Podstawowy cel konkursu to docenienie pracy rolników, właścicieli firm pracujących w obszarze rolnictwa i podkreślam jeszcze raz, promocja powiatu. Chcieliśmy to pokazać poprzez ukazanie dokonań gospodarstw rolnych i firm, które korzystają z lokalnego potencjału, które stosują rozwiązania służące ochronie środowiska, również rozwiązania ekologiczne, które mają innowacyjne przedsięwzięcia, a także planują korzystać ze środków lub korzystają ze środków zewnętrznych, mają inwestycje długoterminowe, posiadają również dokumenty, które świadczą o jakości wyrobów, przy bezpieczeństwie żywności, innowacyjności przedsięwzięcia. Ważnym elementem, na który zwracaliśmy również uwagę, to była estetyka gospodarstw rolnych i estetyka siedziby firmy, w której oczywiście to wszystko się dzieje. A jak ocenia Pani tę pierwszą edycję konkursu? Gala już za nami. Podobało się Pani? Bardzo się cieszę z zainteresowania konkursem. Przyjęliśmy łącznie 22 zgłoszenia, w tym 10 zgłoszenia kandydatów, w tym 10 firm, 12 gospodarstw rolnych z powiatu kutnowskiego. I ta skala pokazała, jak dobrym zainteresowaniem ta inicjatywa cieszyła się wśród mieszkańców naszego powiatu i pokazała ogromną potrzebę promocji tego tematu w naszym regionie. Myślę, że ilość tych zgłoszeń i jakość również kandydatów, ich wysoki poziom postawił ogromną poprzeczkę następcom przyszłorocznej edycji, a nam, organizatorom, ogromne wyzwania również do spełnienia kolejnej edycji. Laureaci na pewno musieli się czymś wyróżnić. Jak oni wypadli w zestawieniu ze wszystkimi uczestnikami tego konkursu? No, to było to bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy byli nieprzeciętni i wybitni w swoich przedsięwzięciach, które prowadzą, zarówno gospodarstwa rolne, jak i firmy.
Pierwszym etapem oceny była kwalifikacja kart zgłoszenia i deklaracji kandydatów, którą oczywiście musiała wykonać kapituła konkursu. Kolejny etap to wizytacja gospodarstw i firm w celu zweryfikacji tych wszystkich danych i takiego bliższego poznania każdego z kandydatów. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy kandydaci, tak jak powiedziałam, wykazują się nieprzeciętnością. Budowali własne firmy, startując od zera. Zarówno gospodarstwa to były 20 parę lat temu wielkości 5 do 10 hektarów. Dziś są to gospodarstwa 80-100 hektarowe, więc skala rozwoju już w tej wielkości pokazuje, z jakim przedsięwzięciem mierzyli się przez ostatnie lata. Dlatego mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wszyscy kandydaci są ludźmi sukcesu, a spotkanie z nimi było bardzo przyjemne. Jak już Państwo wiecie, konkurs za nami, gala również się odbyła i mamy już wiedzę, kto jest zwycięzcą. Pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć, kto zwyciężył w kategorii rolnik. Są to Państwo Iwona i Andrzej Olejniczakowie z gminy Strzelce, właściciele gospodarstwa rolnego, specjalizujący się w hodowli trzody chlewnej. A zwycięzcą w kategorii firma jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe PZZ Szczepan Lewandowski z gminy Krzyżanów. Zarówno firma, jak i gospodarstwo wyróżniały się wszechstronnością działania, przedsiębiorczością, jak i innowacyjnością swoich przedsięwzięć. Stąd fakt przyjęcia i nagrody i wyróżnienia ich w tymże właśnie konkursie. Natomiast te efekty nie byłyby widoczne, gdyby nie ich pasja do tego, co robią, determinacja w dążeniu do celu, ogromne zaangażowanie. Dlatego serdecznie im gratuluję. Jest mi bardzo miło, że oni właśnie zostali tymi wyróżnionymi, najlepszymi. Podczas wizytacji gospodarstw na pewno wyłonił się też jakiś obraz kondycji rolnictwa w powiecie kutnowskim. Jak właśnie w kontekście tego konkursu ta kondycja wypada? Jestem również ze środowiska rolniczego i mogę też w swoim imieniu wypowiedzieć się, jak prezentuje się rolnictwo naszego powiatu. Są to dobrze rozwinięte gospodarstwa, nowoczesne gospodarstwa, nowoczesne firmy, które sprzyjają rozwojowi naszego regionu. Mają one oczywiście niezaprzeczalny wpływ na wizerunek wsi, jak i miast, które w ostatnich latach bardzo się poprawiło. Wszystkim nam oczywiście jest przyjemnie mieszkać w ładnym i czystym otoczeniu, gdzie widzimy jeszcze ten rozwój, tą przedsiębiorczość, zarówno po stronie gospodarstw, jak i firm. I oczywiście jest to, muszę podkreślić, zasługa wielu ludzi. Tutaj możemy mówić o zaangażowaniu samych właścicieli gospodarstw i firm, z racji ich determinacji, ich określonego celu, ale gdyby niemożliwe skorzystanie ze środków krajowych, środków unijnych, jak i szerokiego wsparcia samorządów gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, to ten efekt z pewnością byłby mniejszy. To jest złożoność wielu czynników, które też trzeba uznać za ważne w tym całym przedsięwzięciu. A jak wypada kondycja rolnictwa powiatu kutnowskiego na tle innych samorządów powiatowych? Powiat kutnowski jest specyficzny i wyjątkowy przez wydarzenia związane z przynależnością terytorialną, które tworzą historię naszego regionu. Dobre ziemie, o których już wspomniałam, warunkowały rozwój rolnictwa na tym terenie, które niegdyś charakteryzowało się wielością majątków ziemskich, folwarków, gospodarstw rolnych, a które pozostawiły po sobie zaplecze produkcyjne, bardzo dobre, oraz piękny krajobraz. Dziś kontynuujemy to dziedzictwo, udoskonalając i rozwijając tą dziedzinę gospodarki, zarówno w gospodarstwach rolnych, które są teraz własnością prywatną, to nie są już majątki, ale jak i również firmy. Przecież pierwsza na terenie, która tutaj powstała, była cukrownia, pierwsza cukrownia w Polsce. Mamy tutaj młyny, które również mają swoją tradycję. Mamy jeden z pierwszych zakładów uboju drobia, który również jako pierwszy powstał tutaj w powiecie kutnowskim. Także te korzenie i to bogactwo jest dosyć silne.
Co nas jeszcze wyróżnia? Wyróżnia nas poprzez te dobre warunki rolnicze, fakt, że nie jesteśmy tak rozdrobnieni w gospodarstwach, jak w przypadku innych powiatów. I my tylko rozwijamy je i kontynuujemy tą dobrą gospodarkę, stawiając pozycję naszego powiatu wysoko w skali kraju. Wracając jeszcze do konkursu, to czy jury, czy pani miała jakichś swoich faworytów jeszcze przed rozstrzygnięciem? Patrząc na karty oceny, które były indywidualnie wypełniane przez każdego z członków kapituły, ponieważ każdy z kryterium oceny było oceniane punktowo w skali od 0 do 10, poznawaliśmy indywidualnie w gronie członków kapituły konkursu, który jest ich indywidualnym faworytem. Natomiast ostateczne podsumowanie punktów wyłoniło zwycięzcę. Pozostawimy w tajemnicy, czy byli faworyci. Myślę, że tak, ponieważ ostateczna ocena między kilkoma kwalifikującymi się do zwycięzca różniła się w punktach 1-2. A zwyciężyli ci, o których wspomniałam. Serdecznie gratuluję. Gdyby spojrzeć teraz na zgłoszenia do konkursu pod kątem gmin, to czy któreś bardziej lub mniej się uaktywniły? Bardzo mnie cieszy fakt, że wszystkie gminy zaangażowały się w to wydarzenie i z każdej otrzymaliśmy zgłoszenie. Natomiast liczba zgłoszeń z gminy Krzyżanów wskazała na największą aktywność jej mieszkańców. Tutaj zaangażowali się i sołtysi, pan wójt, sekretarz gminy, jak i prezes spółki wodnej. Także tych zgłoszeń z tej gminy było najwięcej. Na koniec jeszcze może dodajmy, że do starosty Kutnowskiego wpłynęło dodatkowe zgłoszenie o to, by nagrodzić firmy konkretne, dwie. Tak, to też jest bardzo dobra inicjatywa, że pomimo, że czas przyjmowania zgłoszeń minął w maju, jest dokładnie 15 maja, zainteresowanie zostało odebrane również na zewnątrz, ponieważ taki wniosek wpłynął od prezesa, pana Mariana Sikory, prezesa Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych w Łodzi, z prośbą o wyróżnienie firmy hodowla roślin Strzelce i również od hodowców trzody chlewnej z powiatu kutnowskiego, z prośbą o wyróżnienie firmy Pini Polonia, spółka z o.o. w Kutnie. Dlatego zarząd powiatu pochylił się nad tymi wnioskami i w uznaniu za wkład pracy w rozwój rolnictwa w powiecie kutnowskim nadał tym firmom tytuł lidera. Dla hodowli roślin Strzelce lider w produkcji materiału siewnego, natomiast dla firmy Pini Polonia lider produkcji mięsa wieprzowego. Na zakończenie pozostaje nam chyba jeszcze raz wszystkim zwycięzcom pogratulować, a pozostałych mieszkańców, rolników z powiatu kutnowskiego zaprosić do następnej edycji. Tak, ja również przyłączam się do tych serdecznych gratulacji. Dziękuję wszystkim kandydatom, partnerom, jak i sponsorom tego wydarzenia, że wzięli udział w konkursie Lew Kutnowski i wsparli naszą inicjatywę. A zapraszam już do przyszłorocznej edycji, drugiej edycji konkursu Lew Kutnowski, która odbędzie się w ważnym dla nas roku. Będziemy obchodzić 150-lecie powiatu, istnienia powiatu kutnowskiego. Zatem dziękuję za rozmowę i zapraszamy Państwa serdecznie.